Ale ciekawy jestem właśnie, też powiedziałeś, że rzeczy też się tak. Ale to przepraszam bardzo, kiedy masz na to czas? Skoro jest jedna szkoła, druga i do szkoły też trzeba czytać coś. No, gdzie jest czas na przeczytanie książki w twoim wypadku? W weekend na przykład. Pomiędzy próbami. Czasami zdarza się, że w jakimś spektaklu, jak miałam próby na przykład do Desanto, nie do Desanto Music, tylko do Love Story, to tam nie występuję w każdej scenie i czasami bywało, że 10 minut miałam przerwę, to wtedy sięgałam po książkę i sobie czytałam, żeby ten czas jakoś zabić. Dobry sposób na zabicie czasu. Tak. Do kolejnych występów. Na przykład na jakiej podstawie wybierasz sobie, na przykład do tego konkursu w Szczecinie, była piosenka Lustro, to w jaki sposób tak wpadłaś, że jednak Lustro zaśpiewa? Aha. No, wysłuchuję na YouTubie różne utwory. Na konkursach też często czerpię inspirację od innych osób, które śpiewają. A ta dziewczyna fajnie zaśpiewała, to może też w przyszłości wykonam ten utwór. I zapisuję sobie to wszystko i później z panem, na przykład właśnie z Pyszkiem, dochodzę do wniosku, że o, na ten konkurs mogę zaśpiewać akurat konie, czy a na ten konkurs mogę zaśpiewać lustro. Śpiewałaś lustro, śpiewałaś konie, a ciekawy jestem, czy śpiewałaś piosenkę pod tytułem Kormorany. To jest z repertuaru Piotra Szczepanika, taka stara piosenka, bardzo, bardzo już wiekowa. A mówię o tym dlatego, że właśnie jesteśmy tutaj w szkole muzycznej, w której ja też próbowałem kiedyś nauczyć się właśnie tej piosenki. Właśnie nie konie, nie inna, tylko właśnie Kormorany. No i ja niestety poległem, już tak zaraz na początku, tam jest, że sznur kormoranu w locie sprzątał się i niestety poległem gdzieś tam między tymi słowami. Ciekawy jestem, czy jakby tobie wyszła właśnie ta piosenka Kormoranu. Nie słuchałam wcześniej, więc nie spotkałam się z tym utworem jeszcze. No nie wiem, zależy czy to jest na wysoki głos, czy na niski. Gaśnie w szarym gle, wiatr strąca krople z drzew. Sznur kormoranu w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach. No Paulina, widzisz, no Kormorany Szczepanika, niby się wydaje, że to jest taka prosta, łatwa piosenka dla każdego zaśpiewania. Ja próbowałem, mi się nie udało. Jednak trudno, jednak trzeba tam wyciągać te dźwięki, no przeciągają się te, no co sądzisz, trudno? Troszeczkę tak, ale no. Myślę, że troszeczkę ćwiczeń i dałoby radę. Dałoby radę. Pozdrawiamy panią Magdę Witczak, która musiała kiedyś wysłuchiwać tutaj Kormoranów w moim wykonaniu.
Pani Magdo, pozdrawiam. Pozdrawiam. W jezior żagle wziął, mgieł porozpinał splot. Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. Na YouTubie wszystkie twoje wykonania, piosenki z poprzednich lat, no to jest dość ciekawe doświadczenie, no bo jednak dwa lata temu czy trzy lata temu trochę inaczej wyglądałaś i trochę inaczej śpiewałaś. Więc to jest dość takie ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że teraz inaczej wyglądasz i inaczej śpiewasz. No a gdy ty tak oglądasz je, czy wspominasz przed wykonania sprzed dwóch, trzech lat, to w twoich oczach tamta Paulina Łaga jak śpiewała? Jak już wcześniej mówiłam, ten głos był troszeczkę taki no dziecięcy, wysoki taki. I żeby to nie pozostało tak bez dowodu, bo Państwo też pewnie chcieliby zobaczyć, jak Paulina śpiewała na przykład dwa lata temu, to proszę bardzo, Paulina, 2013 rok i Titanic. Dziecięcy, ale jednak z powerem był. Moc była. Troszeczkę też. Jeszcze niedojrzały, już troszeczkę dojrzał, na pewno jeszcze dojrzeje, cały czas się uczę, cały czas jestem w trakcie tych przygotowań. Ale mimo wszystko miłe wspomnienie Titanic. Tak, bardzo miło było. No. I takich wspomnień masz na pewno bardzo wiele. A pamiętasz właśnie Alleluja? To jest polska wersja z polskim tekstem. To chyba piosenka Coena, coś mi się wydaje. Nie wiem, dobrze pamiętam. Aleksandr Brok. Aha, no widzisz? Tak, i śpiewałam to wtedy w szkole u nas, w podstawówce, w wiosce. W okolicach świąt pewnie. Czy nie? Nie, to był akurat konkurs religijny. Nie? Czyli nie na Wigilii? Nie na Wigilii. Tajemny akord kiedyś śmiał, Pan cieszył się, gdy Dawid grał. Ale muzyki nikt tak dziś nie czuje. Czwarta kwinta, tak to szło, raz wyżej w dół, a raz niżej w mą. Nieszczęsny król ułożył
wspominasz właśnie tę piosenkę? To był miły czas. Pamiętam pani Beatka, właśnie moja nauczycielka w podstawówce, była bardzo zadowolona i trzymała kciuki. No, wtedy zajęłam pierwsze miejsce. No, jak zwykle. Na wiarę nic nie chciałeś brać, lecz sprawił to się, czy zabrać, czy nie. Wstępy, nagrania, czy to te teraz z tego roku, czy z poprzednich 2-3 lata temu, to zawsze miałam wrażenie, że z łatwością przychodziło ci śpiewanie i czy to taka piosenka, czy inna, jakikolwiek repertuar, to wiadomo, zawsze radziłaś sobie i dawałaś radę. Tak, nie mam problemu ze śpiewaniem, myślę, że nie przychodzi mi to z łatwością i śpiewam zazwyczaj piosenki, które są akurat na mój głos, które nie są ani za wysokie, ani za niskie, które są w mojej skali. Tak, to w końcu. Z takim śpiewaniem i ciekawi mnie po prostu, jak ty to robisz, Paulina? Jak ty to robisz? Natura. Z natury. Natura, czyli talent jednak. Nie da się tego nauczyć? No, znaczy da się nauczyć, ale to wyczuwa się, że to nie jest jednak wrodzone jakby utalentowanie, tylko jest to wyuczone. Czyli jednak wrodzone czy nauczone? W moim przypadku? Mm-hmm. No nie wiem, no chyba wrodzone. No właśnie, jednak. Czyli jednak talent. I dar od niebios.